konferencji Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest w całości albo ma związek z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszyscy Państwo doskonale wiecie, że niedawno Sejm uchwalił taką nowelizację. Ja wrócę do maja, ściślej do 10 maja, kiedy to wespół z wiceprzewodniczącym Rady Pawłem Napolskim zorganizowaliśmy konferencję prasową. Zostaliśmy właściwie wywołani wtedy przez posła Kałużnego, który wzywał nas do obniżenia stawek za wywóz nieczystości w Grudziądzu. I drodzy Państwo, wtedy jasno argumentowaliśmy i tłumaczyliśmy między innymi posłowi Kałużnemu, na jakich zasadach wtedy funkcjonuje system, który w tamtym czasie zgodnie z prawem powinien się finansować. Działaliśmy zgodnie z prawem. Prawo było wtedy jasne, przynajmniej w naszym rozumowaniu, czyli radnych Koalicji Obywatelskiej, takie, że system musi się bilansować i nie można dopłacać do tego systemu. Dzisiaj, drodzy Państwo, po nowelizacji, którą przyjął Sejm, po poprawkach, które zgłaszał Senat, prezydent RP pan Andrzej Duda podpisał tę nowelizację i to jest ważny krok. Bardzo się z tego cieszymy, że wreszcie nie tylko Grudziądz, ale wszystkie gminy w Polsce będą mogły działać zgodnie z przepisami. Czyli do czego zmierzam? Nowelizacja ustawy, czyli zgoda na pokrycie, drodzy Państwo, części kosztów systemu odpadowego z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat śmieciowych, umożliwi to dopłacanie gminom do tego systemu. Najogólniej mówiąc, dzisiaj gminy będą mogły dołożyć do tego systemu nie ze środków związanych z pobieraniem opłat z tytułu wywozu nieczystości. Daje to możliwość działania, podkreślam, dzisiaj zgodnie z prawem. Wracam do maja. Wtedy uważaliśmy i nadal uważamy, że sytuacja była niejasna, nieczytelna. Wielu włodarzy miast działało na pograniczu prawa, natomiast w naszej ocenie Grudziądz działał zgodnie z prawem. Dzisiaj sytuacja jest jakby jasna i w odpowiedzi, drodzy Państwo, działamy szybko jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Składamy do pana prezydenta Glamowskiego pismo. Dzisiaj każdy z Państwa je otrzyma, w którym prosimy o powołanie komisji, która, drodzy Państwo, zbada możliwości finansowe związane z obniżeniem opłaty za śmieci. Oczywiście czekamy na powołanie tej komisji w jak najszybszym trybie, gdyż zdajemy sobie sprawę, że każdy miesiąc to oczywiście są większe opłaty dla naszych mieszkańców. Natomiast dzisiaj działamy szybciutko i takowe pismo składamy do pana prezydenta. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy w maju, liczymy się z tym, że taki zespół będzie musiał wziąć pod uwagę całokształt funkcjonowania naszego miasta, czyli całokształt budżetu miasta. Wiemy doskonale, że przyszłoroczny budżet, budżety wszystkich samorządów mogą być zagrożone. Doskonale wiemy, że w przyszłorocznym budżecie dochody własne naszego samorządu mogą być obniżone przez działania rządu Prawa i Sprawiedliwości o 28 milionów złotych. Doskonale wiemy, że fundowane są podwyżki cen gazu, cen energii, co będzie miało przełożenie na pewno na funkcjonowanie również naszego grudziąckiego samorządu. Dlatego ten zespół, o którego powołanie apelujemy do pana prezydenta, będzie musiał spojrzeć całościowo, nie tylko na funkcjonowanie systemu, ale na możliwości finansowe naszego budżetu przyszłorocznego, związane z ewentualnym obniżeniem stawek za wywóz odpadów. Także jeżeli tylko taki zespół zostanie powołany, my tutaj zgłaszamy akces, że radni Koalicji Obywatelskiej na pewno w takim zespole będą chcieli pracować na rzecz mieszkańców, by wypracować najlepsze z możliwych rozwiązań. A kto miałby w takim zespole się znaleźć, Państwa zdaniem? No, naszym zdaniem na pewno, na pewno przedstawiciele Urzędu Miejskiego, przedstawiciele pana prezydenta z Wydziału Ochrony Środowiska albo z Biura Gospodarki Odpadami, gdyż to ci pracownicy są merytorycznie przygotowani do funkcjonowania w tej materii naszego miasta. Oczywiście radni Rady Miejskiej z każdego klubu na pewno powinni brać udział w pracach takiego zespołu i tak jak kolega Krzysztof Pokora podpowiada, na pewno
no, pracownicy Wydziału Finansowego z panem skarbnikiem na czele. A czy państwo w takim zespole zaproponowaliby jakąś koncepcję, że nie wiem, obniżmy, przekażmy, nie wiem, 2 miliony złotych, czy z czymś tam byście poszli konkretnie? Najpierw musimy poznać założenia przyszłorocznego budżetu, no bo jeżeli chcemy wprowadzić taką obniżkę, chcielibyśmy, aby ona funkcjonowała jeszcze w tym roku, ale żeby była to stała cena dla mieszkańców, żebyśmy jej nie musieli zmieniać co roku. Dlatego musimy spojrzeć całościowo i musimy poznać założenia do budżetu przyszłorocznego, też chociażby te wstępne, ponieważ jak wiemy, już w sierpniu, w zasadzie już w czerwcu w pewnym sensie zaczęły się drobne już prace nad budżetem przyszłorocznym, dlatego już pewne jakieś tam założenia do budżetu przyszłorocznego są. Musimy zapoznać się z nimi i wówczas będziemy podejmować decyzje. Nie chcemy dzisiaj powiedzieć, czy będzie możliwość obniżenia, nie wiem, o złotówkę, o 2, o 5, czy jakaś inna kwota będzie wchodziła w grę. Musimy spojrzeć całościowo na przyszłoroczny budżet, który w każdym samorządzie jest zagrożony. Przypomnijmy, 28 milionów złotych może być mniejszy dochód własny naszego samorządu, a to jest gigantyczna stawka. Natomiast nie wyobrażamy sobie mimo wszystko, aby do takiej obniżki nie doszło, ponieważ w maju i zresztą wcześniej, jak była mowa o podwyżkach na wywóz śmieci, no wtedy już jakby myśleliśmy o tym, co może przynieść nam czas. I rzeczywiście dzisiaj mamy tą nowelizację ustawy i rzeczywiście trzeba wyjść w stronę mieszkańców i dlatego będziemy apelować, aby powołanie tego zespołu było w jak najszybszym terminie, tak jak powiedział przed chwileczką Paweł Napolski, aby można było usiąść do rozmów, być może jeszcze, może pod koniec września, aby ta obniżka ulżyła portfelom naszych mieszkańców jak najszybciej. W tej komisji będzie się też rozmawiać o oszczędności systemu, bo z tego co ja wiem, to ona jest coraz gorsza i w toku dyskusji nad tą poprawką, o której tutaj mówicie, padały sygnały, że no, jak będziemy dopłacać z budżetu, to miasto będzie dopłacało za osoby, które nie płacą. Oczywiście, no, zwiększenie szczelności jest tutaj podstawą, aby mówić o tym, żeby ta obniżka miała sens. Oczywiście wszyscy jako mieszkańcy musimy sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć tak, będziemy solidarnie płacić, żeby nie było rzeczywiście takiej sytuacji, że ktoś będzie się uchylał od tej opłaty, no bo tak naprawdę będzie ona przełożona na mojego sąsiada, na moją rodzinę, na mojego kolegę. A więc musimy sami być uczciwi i opłacać tę, mam nadzieję i wierzę w to, niższą opłatę, ale oczywiście zwiększenie systemu, znaczy szczelności systemu jest tutaj punktem wyjścia. Na koniec jeszcze, czy to jeszcze nie okaże, że to nawet drobna obniżka przełoży się na grube miliony, których budżet nie będzie w stanie udźwignąć, bo za chwilę, zdaje się, będzie nowy przetarg. Paliwo idzie w górę, najniższa krajowa idzie w górę. Firmy zaproponują prawdopodobnie wyższe kwoty niż teraz. I się okaże, że system nie kosztuje 27, tylko 30, czy trzeba będzie dopłacić 10 milionów. Tego oczekujemy właśnie, takich wniosków, które zostaną przedstawione radnym. Takich właśnie wniosków oczekujemy od tego zespołu. Rzetelnych, konkretnych, merytorycznych. No i jak najszybciej chcemy poznać właśnie wyniki prac. Zastanawiamy się także tutaj z klubem. Być może będziemy chcieli rozmawiać także z mieszkańcami. Być może będziemy wprowadzali także, Paweł, to był twój pomysł, tak? Konsultacje z mieszkańcami. Tak, bo szanowni państwo, wiemy, że budżet miasta nie jest z gumy. Doskonale o tym wiemy, tak jak pan redaktor słusznie zauważył. W związku z tym może warto będzie zapytać mieszkańców, czy chcą obniżkę na przykład o 2 zł, 3 zł, ale w zamian za to nie będziemy w stanie wyremontować jakiejś drogi, czy wolą, aby stawka została na przykład na tym poziomie, jaka jest dzisiaj, a przy założeniu, że na przykład koszty pójdą w górę, czyli nie będziemy podwyższać, tylko utrzymamy na przykład tą stawkę dziś obowiązującą, ale będziemy w stanie wyremontować o jedną drogę na przykład w Grudziądzu więcej. Tego dzisiaj nie wiemy, dlatego chcemy poznać wyniki analiz tego zespołu, który, jak wierzymy, pan prezydent szybko powoła.